Urodził się w Rydze. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SG PiS w Warszawie. Studia podyplomowe odbył w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie w Cambridge. Po powrocie w roku 73 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych, a w 6 lat później habilitował się. Na swoim koncie ma m.in. doktorat honoris causa Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych, wykłady na różnych uczelniach oraz liczne publikacje fachowe. W gabinecie Tadeusza Mazowieckiego był szefem Centralnego Urzędu Planowania, obecnie jest ministrem finansów. Zainteresowania gospodarką są u niego dziedziczne. 100 pytań do profesora Jerzego Osiatyńskiego. Dzień dobry Państwu. Nawet jeżeli nie czują się Państwo ekonomistami, porozmawiajmy o pieniądzach. Mniej lub bardziej abstrakcyjnie, ale właśnie o pieniądzach. Moment jest dobry, a z punktu widzenia polityki finansowej państwa można powiedzieć kluczowy. W studiu 100 pytań dziś osoba może najbardziej kompetentna w tym przedmiocie, profesor Jerzy Osiatyński, minister finansów. Dzień dobry panu. Panie profesorze, jeżeli ja mówię o momencie kluczowym, to mam tutaj na myśli zwłaszcza rozmowy prowadzone z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, które są w tej chwili na etapie takim, że pod znakami zapytania jest nasze dalsze uczestnictwo w tej organizacji, co jest, jak sądzę, nie bez znaczenia. A tymczasem, jak pamiętam z jednego z pańskich wywiadów, powiedział pan, że nie demonizujmy wpływu tej organizacji na nasze życie gospodarcze. No może rzeczywiście nie demonizujmy, tym niemniej trudno go przecenić, wziąwszy pod uwagę, że jest to tak naprawdę jedyny poważny, a zarazem tani kredytodawca. Po pierwsze, chciałem sprostować, dlatego że nie ma problemu uczestnictwa. Ale zawieszoną ono jest. Nie. To nie jest uczestnictwo, co jest zawieszone. Grozi nam zawieszenie kredytowania przez Fundusz Walutowy. To jest zupełnie inna sprawa. My od tego, członkowie funduszu mogą otrzymywać kredyty, ale z tego bynajmniej nie wynika, że wszyscy członkowie kredytu otrzymują kredyty. Więc problem naprawdę polega na tym, czy my będziemy nadal otrzymywali pomoc funduszu. I to jest rzeczywiście pewien problem ze względu na to, że kryteria zmian gospodarczych ustalone dla Polski, Polska przestała spełniać. Głównie chodzi o powiększający się deficyt budżetowy. Dlatego pod znakiem zapytania stoi możliwość dalszego zasilenia gospodarki polskiej w pieniądze. To jest ten problem. Jak wiadomo, istnieje różnica w ocenie zapaści budżetowej. To znaczy z naszej strony mówimy, że to jest 80 bilionów. Jak wiadomo, przedstawiciele funduszu mówią, że 105. A pan sam, panie profesorze, zdaje się właściwie jest też bliższy tej granicy 100. Tak naprawdę, aczkolwiek oficjalnie tego się przyznać zapewne nie można. Po pierwsze, można się przyznać i tutaj nie chodzi o to, że my powinniśmy cokolwiek chować, dlatego że to wszystko ma krótkie nogi, oczywiście, że tak. Natomiast problem jest realności szacunku wpływów i wydatków budżetowych. I istotnie w stosunku do przewidywanych wpływów okazuje się, że tam będzie ubytek na rzędu 35 bilionów. W każdym razie taki ubytek groził nam w momencie, kiedy do rządu przyszedł rząd pani premier Suchockiej. I teraz jest problem, w jaki sposób tę lukę można zmniejszyć. I lukę tę staramy się zmniejszyć zarówno ograniczając część wydatków. Tutaj w tej sprawie wkrótce minister finansów zgłosi propozycję dla rządu, a następnie rząd do Sejmu z propozycjami nowelizacji ustawy budżetowej. One będą dotyczyły zarówno zmian po stronie wydatków, jak i zmian po stronie dochodów. Poczekamy, zobaczymy. Proszę bardzo. Ja chciałem w takim razie zapytać. Pan chyba przewiduje cięcia budżetowe. W jakich dziedzinach one nastąpią? Bo już niektóre grupy społeczne obawiają się, że te cięcia budżetowe będą ich dotyczyły. Czy mógłby pan sprecyzować, jeśli już pan wie, które grupy zostaną tym dotknięte? Wolałbym tego jeszcze dzisiaj nie robić, uczciwie powiem, dlatego że to jest trochę tak, według takiej reguły, denerwujcie się, jeśli pan dostaje tak telegram, prawda, że martwcie się, a wyjaśnienia przyjdą w liście, który pan wysyła. Więc ja bym wolał nie stwarzać takiej sytuacji, że pewne projekty, które są jeszcze w tej chwili w fazie dyskusji, te dyskusje muszą być zakończone najpóźniej do połowy tego tygodnia. Ale projekt chcemy złożyć... Jakiego typu dyskusje, panie profesorze? Dyskusje tylko w Ministerstwie Finansów, tak jest, wydaje mi się, że
Ministerstwie Finansów. Ale tak? Opinia publiczna też powinna poznać chyba, jakie będą cięcia, czy to będą cięcia w sferze budżetu, czyli pensje nauczycieli, czy pensje służby zdrowia. Ja nie twierdzę, że opinia publiczna się z tym nie zapozna. Chciałbym jednak uniknąć sytuacji, w której członkowie rządu będą się tego dowiadywali z dzisiejszej audycji, czy też ze środków masowego przekazu. Oczywiście, że to nie będzie chowane ani przed Sejmem, ani tym bardziej przed opinią publiczną. Proszę Państwa, w kwestii formalnej. Cięcia są rzędu 9,5 bilionów złotych do końca tego roku. Przepraszam, jeszcze sprawa organizacyjna. To, co Państwo przed chwilą widzieli, to był numer naszego telefonu w studiu. Bardzo uprzejmie prosimy Państwa o opinię. Obiecujemy przekazać je Panu Ministrowi. W pierwszych dwóch rządach solidarnościowych Pana Mazowieckiego i Pana Bielskiego kwestionowanym architektem polityki gospodarczej był Leszek Balcerowicz. Za rządów Jana Olszewskiego sytuacja się stała trochę już niejasna. I w związku z tym pytanie, kto dzisiaj odpowiada za cały kształt polskiej gospodarki? Czy pan, czy premier Goryszewski, czy może minister Kuroń? I jeszcze druga sprawa wiążąca się z tym, czy rząd przedstawi jakiś program generalny naprawy gospodarki? To będzie zestaw raczej jakichś propozycji negocjacyjnych, a la pakty ministra Kuronia. Więc pierwsze pytanie jest takie, jest to rząd koalicyjny, jest wicepremier Goryszewski, który odpowiada za sprawę, za całokształt spraw gospodarczych i on koordynuje całokształt polityki gospodarczej. I to jest odpowiedź najkrótsza na Pana pytanie. Ja odpowiadam za politykę finansową, za budżet. Oczywiście ja jestem także wiceprzewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i wobec tego znaczna część tej odpowiedzialności spoczywa także na moich barkach. Ale tutaj, jeśli Pan pyta o osobę, tą osobą jest wicepremier Goryszewski. Chciałam nawiązać jeszcze do budżetu, bo mam trochę inne zmartwienie. Otóż widać już, że rząd ujął się pod niektórymi żądaniami, będą ulgi, będą tańsze kredyty i tak dalej. Jak to się odbije na deficycie budżetowym, na osłabieniu złotówki, także na ograniczeniu inwestycji, no bo jak jest na to, to nie ma na to. Jeśli osłabimy złotówkę, to najważniejszy sukces tych 3 lat niestety zostanie pogrzebany. Jeżeli mogę dodam, jaki również wpływ na budżet będą miały ulgi podatkowe przewidywane w pakcie o przedsiębiorstwach państwowych, ulgi do zakupu akcji. Więc po pierwsze muszę zacząć od drugiego końca. To, co mówimy o pakcie o przedsiębiorstwie, to dotyczy także jednego z wcześniejszych pytań. To są sprawy, które naprawdę wchodzą w przyszłym roku. I wobec tego to są sprawy, które będą ważyć w konstrukcji przyszłorocznego budżetu. Natomiast pytanie pani jest ważne o tyle, że rzeczywiście można odnieść wrażenie, jak gdyby rząd się w wielu miejscach cofał i dawał dodatkowe pieniądze. Chcę państwu powiedzieć, że nie jest to prawdą, że te dodatkowe środki, które poszły czy w górnictwie, czy gdziekolwiek indziej, to są środki, które nie są zwiększeniem wydatków budżetu państwa. To są środki, które albo kopalnie same przeznaczały ze swoich środków, które chciały przeznaczyć na inwestycje, czy na restrukturyzację, czy też to samo dotyczy innych przedsiębiorstw i nie jest, rzeczywiście to jest dosyć takie nieszczęśliwe wrażenie, to dotyczy także miedzi, dotyczy kilku innych strajków. Można odnieść wrażenie, że rząd się w tych sprawach cofa i że minister finansów gdzieś zwiększa dodatkowe środki finansowe. Nie kredyty, jest to prawda. A tanie kredyty dla rolników, kredyty, tak jest, za rolników tanie, 15% w skali rocznej, tak jest to naprawdę rewelacyjne tak oprocentowanie. Tak jest. Otóż te środki, ja to bardzo wyraźnie mówiłem, że one nie pochodzą z budżetu. Te środki i te kredyty są, właśnie chcę na to odpowiedzieć, jeśli pani da szansę. Otóż one pochodzą z funduszu restrukturyzacji i oddłużenia rolnictwa. Na tym funduszu jest zgromadzonych przeszło 700 miliardów złotych. Jeżeli państwo zobaczycie, to jest znaczna część tych wpływów, to jest oprocentowanie odsetek, oprocentowania rezerw bankowych. To jest to, co Sejm uchwalił jeszcze w tym roku. Otóż na początku roku. Otóż to jest główne źródło finansowania. Teraz, jeżeli państwo spojrzycie na strukturę tych kredytów, to znakomita większość tych kredytów będzie płatna dopiero w przyszłym roku. Dlatego, że te kredyty, które będą teraz ciągnione przez system banków komercyjnych,
głównie Bank Gospodarki Żywnościowej i banki spółdzielcze, to te kredyty będą płatne dopiero za rok, a te odsetki, które będą płatne, jak żeśmy liczyli w listopadzie i grudniu, one będą niższe niż te środki, które są na tym funduszu. Dobrze, także i w tej sprawie nie ma bezpośredniego obciążenia budżetu państwa. Za każdym razem odpowiadając na wszystkie nasze pytania, mówi pan, że to są w większości płatności, które są przewidziane na przyszły rok, ale nie ma żadnej gwarancji i nic nie wskazuje na to, żebyśmy w przyszłym roku mieli mieć więcej pieniędzy niż mamy w tej chwili. Więc ja ponawiam swoje pytanie. Co w takim razie z przyszłorocznym budżetem? To jest bardzo dobre pytanie. Otóż chodzi o to, że wtedy, kiedy będziemy układali budżet przyszłoroczny, Sejm będzie musiał zdecydować. Rząd przedstawi pewne propozycje na temat tego, w jaki sposób będziemy szukali rozwiązań tych środków, które muszą być znalezione na przykład w tej sprawie. I zdaje się, że tutaj trzeba pamiętać, że to powiedzieć, po prostu tak, żeby państwo to dobrze pojęli. Nie ma dodatkowych pieniędzy. I ponieważ nie ma dodatkowych pieniędzy, to te środki będą mogły pochodzić tylko z tego, że środki, które były przeznaczone na inne cele, w rolnictwie, albo wokół rolnictwa, albo w innych działach, zostaną przeniesione tutaj. Ale chodzi o to także, żebyście państwo zdawali sobie sprawę ze skutków suszy. Jeżeli państwo zobaczycie, jakiego rzędu tu są straty z tym związane, to są straty wielkości, robię, kataklizmu, który by objął, powiedzmy, Łódź. I wtedy żaden minister finansów, jeżeli ginie Łódź, to żaden minister finansów panu nie powie, w wypadku takiego nieszczęścia nic nie możemy zrobić. Może prowadząca, jedno słowo. Na przykład, ile banków konkretnie wyraziło zgodę, bo miało być to spotkanie premiera Gorszewskiego z przedstawicielami banków komercyjnych, na to, żeby udzielać takich kredytów preferencyjnych rolnikom, o których pan wspomniał, tych 15-procentowych? Zgłosiły BGŻ i jeszcze trzy banki zgłosiły gotowość natychmiastowego uruchomienia środków. Państwo musicie wiedzieć, że jest sporo banków, które mają wolne środki, ale które nie mają swoich oddziałów na wsi, tak żeby mogły tych kredytów udzielać. I te banki są gotowe dokonać lokat do tych banków, które te kredyty będą mogły udzielać. Dokładne kwoty tego zaangażowania będą znane w połowie nadchodzącego tygodnia. Niewątpliwie tych środków będzie mniej niż minister rolnictwa sądził, że da się pozyskać. A jeszcze a propos kredytów. Ja nawet w tak tragicznej sytuacji, jaką jest susza i naprawdę współczuję ofiarom suszy, to mam wrażenie, że pieniądze powinny mieć znaczenie, nazwijmy to brzydko, kreatywne. To znaczy, czy pan, panie ministrze, zna koncepcję na przykład ministra rolnictwa, właśnie konkretnie na temat rolnictwa. Jakie to rolnictwo powinno być? Co pan naprawdę wspiera? Bo jak ja słyszę, że to ma być przeznaczone, że pieniądze mają być przeznaczone na nawozy sztuczne, to mnie się włos jeży, dlatego że to jest znowu dreptanie za rolnictwem zachodnim i to znaczy, że my nie, a myślę, że jedyna szansa nasza na przykład leży w zdrowej żywności. Czy jest coś takiego, że pieniądze coś stworzą, coś popchną? Znowu, tu są dwie sprawy. Pierwsza dotyczy mitów. Zdrowa żywność jest czymś bardzo ważnym, ale sprawą podstawową jest to, że zdrowa żywność, to znaczy tam, gdzie nie ma nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, całej chemii. To jest, nie może być zdrowa w Polsce. Przepraszam bardzo. My jesteśmy ale w tym lepsi w stosunku znaczy, do zawodu. Ale to znaczy, że wobec tego ryzyko straty plonów jest znacznie większe, dlatego że jeżeli przychodzi jakaś zaraza, to wtedy, ponieważ nie ma właśnie tych wszystkich środków ochrony, to wtedy są olbrzymie straty. Wobec tego żywność ekologicznie zdrowa jest żywnością bardzo drogą, bardzo kosztowną i wobec tego rozwiązanie w warunkach polskich, jeszcze pamiętając o tym, że my mamy ten poziom higieny rolnej, mówiąc najdelikatniej, pozostawia bardzo wiele do życzenia. To mówienie o ekologicznie zdrowej żywności wydaje mi się trochę ja szalone. Ja mówię w ogóle o koncepcji na rolnictwo, panie ministrze. Zaraz, a jeśli chodzi, dobrze, to pani zadaje dwa pytania, ja próbuję na nie odpowiedzieć. Więc pierwsze zaraz, przepraszam pani bardzo. Mnie się zdaje, że mamy 45 minut, jeśli państwo pozwolą, to dobrze. I teraz pytanie pierwsze, w którą stronę to zmierza? Otóż
znowuż tu jest zbitka pojęciowa dwóch rzeczy. Jedna, w którą stronę powinno zmierzać rolnictwo. I druga, która wynika po prostu z tego kataklizmu, przecież tu trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że stało się nieszczęście. Susza jest rodzajem nieszczęścia, takim jak powódź czy podobny kataklizm. I wobec tego, na co mają te środki iść? To są środki, które mają być przeznaczone na odtworzenie możliwości produkcji w tych gospodarstwach, które są tą suszą dotknięte. To jest rzecz zupełnie niezależna, prawda, od zmiany struktury, która tam niewątpliwie w każdym razie musi się dokonać i mam wielką nadzieję, że się dokona, ale oczywiście w jaki sposób to ma postępować, to tutaj państwa gościem powinien być zupełnie inny minister. Bardzo ja myślałam, proszę. Przepraszam, Ewa ma może pytanie od telewidzów pierwsze, Ewa Michalska, proszę. Program jednak robimy dla widzów naszych i mamy z nimi kontakt, bo dzwonią. Jest uwaga, kilka takich uwag, że program mamy na bardzo wysokim szczeblu abstrakcji, to nas tutaj cieszy, ale widzów mniej. I otóż jest pierwsze może bardzo konkretne pytanie, może to powstało jakieś nieporozumienie. Kilka pytań dotyczących emerytur. Czy to, co pan mówi o ograniczeniach wydatków, nie dotknie emerytur? Czy co obietnice rewaloryzacji emerytur przewidziane na grudzień nie będą odłożone na przyszły rok? Tak. Zejdźmy na ziemię. Proszę bardzo, no więc to są pytania, które rzeczywiście zmuszają mnie do tego, żebym ja zdeszyfrował, co to znaczy te oszczędności, próba domknięcia deficytu na kwotę 9 bilionów złotych. Otóż po pierwsze chcemy oddziaływać zarówno na stronę dochodową, jak i na stronę wydatkową. Na stronę dochodową, to znaczy trzeba powiększyć dochody. Powiększenie dochodów oznacza dodatkowe podatki. Czy koszty wiatr napłacić, panie ministrze? Tak jest. Jeszcze dodatkowe? Tak jest. To są dodatkowe podatki. I te, to jest po stronie dochodowej. I tu bierzemy pod uwagę dwa rodzaje podatków, jakie rzeczywiście to państwo, mam nadzieję, w ciągu kilku dni będziecie bliżej wiedzieć. Natomiast po stronie wydatkowej to oszczędności także obejmą waloryzację rent i emerytur. Ta waloryzacja, która była przewidywana w grudniu, w gruncie rzeczy można powiedzieć tak, że nie ma pieniędzy. I ja myślę, że to tak. To orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie, może jeśli pani pozwoli sekundę, tak? Bo to jest sprawa, która wydaje mi się warta jest wyjaśnienia. Znaczy, co znaczy deficyt budżetowy? Dlatego, że też nie jestem pewien, jak wielu słuchaczy wie, o co chodzi. Otóż mamy w tej chwili, szacujemy przychody z tytułu podatków, z tytułu różnych źródeł rzędu 303 bilionów złotych. I teraz minister finansów może pożyczyć trochę pieniędzy w Narodowym Banku Polskim. Formalnie rzecz biorąc nie powinien tego robić, ale trochę środków może stąd pożyczyć. Trochę środków może pożyczyć w bankach komercyjnych. I to robi, sprzedaje obligacje skarbowe. W sumie to, co może pożyczyć, to jest jeszcze jakieś 70 bilionów złotych. I to wyznacza możliwości finansowania. I to nie jest tak, że tutaj niektórzy publicyści powiadają, resztę można sfinansować z deficytu. Nie ma takiego pojęcia jak deficyt, który może coś sfinansować. Po prostu więcej nie ma środków. I teraz, ponieważ nie ma więcej środków, więc po pierwsze chodzi o to, żeby zwiększyć dochody, z drugiej zaś strony, żeby zmniejszyć wydatki. I po prostu my jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że gdybyśmy mieli grać tylko na ograniczenia wydatków, bez próby zwiększenia dochodów, właśnie przez zwiększanie podatków, to wtedy prawdopodobnie minister finansów nie miałby w ogóle nic na wywiązanie się z waloryzacji rent i emerytur. Znaczy, natomiast w tym roku chcemy, że tworzą pożyczki? Słucham? Czy to by znaczyło, że w tym roku budżet tworzą pożyczki? Nie. Tak jest, że oczywiście różnica pomiędzy, dlaczego od początku w ustawie budżetowej było zapisane po stronie wydatków kwota wyższa o 65 bilionów niż strona dochodów. Właśnie dlatego, że budżet się zapożyczał, że rząd się zapożyczał, że te wszystkie podatki, które państwo wszyscy płacicie, były niewystarczające w stosunku do wydatków. I wobec tego budżet, to znaczy minister finansów, zaciągał pożyczki. No to ciągle żyjemy na kresie. W pewnej części. Panie ministrze, pan powiedział przed chwilą, że nie będzie więcej środków tutaj w przyszłym roku i tak dalej. Może być nawet trudniej. I tutaj, żeby się utrzymywać na poziomie konkretów, dwie sprawy, które interesują ludzi za granicą i w Polsce oczywiście również. Zbliżamy się do momentu największych zapłat zadłużenia zagranicznego Polski. 2,5 miliarda dolarów, 3 i więcej.
w momencie, w sytuacji właśnie deficytu budżetu wewnętrznego, jak Polska będzie w stanie wywiązywać swoich tutaj zobowiązań. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz jest również sprawa bardzo dobra, to jest postęp i konieczność wymienności wewnętrzna złotego. Ale to dużo kosztuje również. Jeśli nie ma ryzyka, że rząd będzie musiał się wycofywać z tej skądinąd bardzo słusznej decyzji. W pierwszej sprawie uważamy, że nasze zobowiązania w stosunku do krajów klubu paryskiego, to znaczy rządów, które udzieliły nam kredytów, że będziemy wywiązywali się z tych należności i te zobowiązania będą pokrywane i one znajdą, to jest sztywny wydatek, który w budżecie znajdzie miejsce. Natomiast jeśli pan pyta o nasze zadłużenia w stosunku do banków komercyjnych, do klubu londyńskiego, istotnie jest tak, jak powiedziała pani redaktor Nazarewicz, będziemy pożyczali tutaj na trochę pieniędzy na to, żeby na samym początku to ta absorpcja była złagodzona i tutaj to jest jedno ze źródeł finansowania. Mamy właściwie przyrzeczone pieniądze na pierwszy pół rok czy na pierwszy rok pewną pomoc w uregulowaniu tego zadłużenia w stosunku do klubu londyńskiego ze strony Banku Światowego. Znaczy, liczymy, że cała trójka po prawej stronie, kto się nie odzywa. Odpowiedź na drugie pytanie. Odpowiedź na drugie pytanie jest taka, że bardzo byśmy tego nie chcieli robić i będziemy dążyli do tego, żeby się nie wycofywać z tej wymienialności, która w tej chwili jest. Ale taka groźba jest. Nie wydaje mi się, żeby to była realistyczna groźba. Ale kilka faktów do tego pytania. W ciągu pierwszych 10 dni września ceny żywności wzrosły prawie 6%. A więc wskaźnik wzrostu inflacji jest dosyć wyraźny, chociaż trudno szacować jeszcze po tej pierwszej dekadzie. Także istnieje realna groźba wycofania się z wewnętrznej wymienialności złotówki, jeśli inflacja w tym tempie będzie następowała. Niekoniecznie, dlatego że tutaj istnieje możliwość wtedy, jeżeli spada wartość realna złotówki, bo to jeżeli stopa inflacji jest tak wysoka, to wtedy istnieje możliwość przyspieszenia dewaluacji złotego. Nie mówię, że to musi nastąpić, ale pokazuje panu, że tutaj jest więcej niż jeden ruch. Chciałem, żeby to pan powiedział właśnie. No nie, to proszę bardzo, ale ja pokazuję, że tutaj jest więcej niż jedna możliwość. I natomiast zawieszanie wymienialności, tej wymienialności wewnętrznej, może polegać także na tym, że możemy próbować w większym stopniu kontrolować wypływ pieniądza za granicę. I to jest trzecia możliwość, którą także pan powinien wziąć pod uwagę. I teraz w tym trójkącie tych trzech możliwości, bo ja nie chcę dzisiaj przesądzać, jaka ostatecznie, jaki ruch może zostać. Czy jest też czwarta polegająca na podwyższeniu ceny dolara? Ustaleń. Trzy osoby z góry nie zadały sprawiedliwości. Tak jest, to o tym powiedziałam. Panie ministrze, cały czas mówimy o budżecie na bardzo wysokim poziomie abstrakcji, ale dochody budżetowe to są przede wszystkim podatki, mówiąc w ogromnym uproszczeniu. I pomijamy w tej chwili już kwestię stopy procentowej podatków, ale sposób ich ściągania i sposób tłumaczenia wszelkich wątpliwości płynących z norm prawa finansowego w tej chwili stale właściwie działa na niekorzyść wszystkich producentów, usługodawców, wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą. O tym się nie mówi, to jest tajemnica Poliszynela, ale wystarczy przejrzeć na przykład orzeczenia nawet sądu administracyjnego. W tej chwili bardzo często Sąd Najwyższy uchyla orzeczenie sądu administracyjnego po to, żeby w kolejnych tego rodzaju sprawach nie tworzono precedensów, po to, żeby łupić i grabić do budżetu. Proszę o pytanie. Dlaczego tak się dzieje? A przy okazji, może nie pomijajmy wysokości tej stopy procentowej. O to wszyscy ludzie pytają. To ogranicza inicjatywę ludzką jednak bardzo. Stopa procentowa oczywiście zależy od stopy inflacji. I tutaj to jest pewien koszt pozyskania pieniądza i trudno sobie wyobrazić, żeby można było mieć w dłuższym czasie realną stopę procentową, to znaczy tę, która jest odnoszona do stopy wzrostu cen, niższą niż stopa wzrostu cen, dlatego że wtedy realna wartość oszczędności ulega erozji, ulega obniżeniu i wtedy gotowość do oszczędzania bardzo maleje. Ale tutaj mnie się wydaje, że pan podłączył to pytanie o stopę procentową do innego pytania o wysokość stopy opodatkowania. To są dwie różne rzeczy. Stopa opodatkowania jest ustalona na takim poziomie, to znaczy tutaj trzeba pamiętać, że my mamy w tej chwili podatek obrotowy,
także podatek akcyzowy, to znaczy to są te szczególne podatki to na alkoholu, na, ja mówię o tym, co jest, prawda, tak? Podatek akcyzowy, podatek obrotowy i podatki od dochodów. Te podatki od dochodów to jest po raz pierwszy w tym roku. Płacimy podatek od dochodów osobistych ludności oraz podatek od przedsiębiorstw, podatek od dochodów przedsiębiorstw. Ten podatek od dochodów przedsiębiorstw nie jest w moim przekonaniu ustalony na poziomie zbyt wysokim, ani też nie jest tak, jak pani to nazwała, taki katorżniczy, prawda? Pani używała tutaj silniejszych terminów. Natomiast punktem odniesienia są wydatki. Przecież można powiedzieć tak, że jeżeli bylibyśmy w stanie zmniejszyć skutecznie wydatki, to także ta stopa opodatkowania mogłaby być niższa. A kiedy mówimy o stopie podatków i o podatkach od dochodów osobistych ludności, to ja chcę powiedzieć, że ja jestem jednak w pewnym sensie nie tylko wydaję państwa pieniądze, to znaczy pieniądze podatników, ale także muszę się troszczyć o dochody, to znaczy ja jestem w pewnym sensie głównym poborcą podatkowym. I z tego punktu widzenia chcę powiedzieć, że za chwilę przypada koniec roku, w którym państwo po raz pierwszy będziecie płacić podatek dochodowy. I jest wiele osób, które z całą pewnością będą płacić więcej niż 20%. I chciałbym państwa uprzedzić, że to trzeba te pieniążki dzisiaj zbierać, ci, którzy będą płacić 30% albo więcej, żeby nie było żadnym zaskoczeniem, że w pierwszym kwartale przyszłego roku te różnice za cały rok będzie trzeba zapłacić, dlatego że te pieniądze, szczerze mówiąc, już w gruncie rzeczy zostały wydane. Dlaczego wszelkiego rodzaju niejasności płynące z prawa finansowego zawsze są tłumaczone na niekorzyść przedsiębiorców? Tak działa aparat skarbowy. Wciąż podlega panu. Ja myślę, że to nie jest koniecznie tak, że one są tłumaczone, tylko że to jest być może prawda jest pośrodku. To znaczy jest bardzo wiele uchylania się przedsiębiorstw od płacenia podatków. To jest sztuka bardzo długo i bardzo dobrze uprawiana. I moją troską jest na przykład to, że przez 4 ostatnie miesiące mamy wzrost produkcji sprzedanej i jednocześnie mamy malejący podatek obrotowy. Co to znaczy? To znaczy, że wiele prawdopodobnie także przedsiębiorstw państwowych, które do tej pory stosunkowo nieźle płaciły te podatki, nauczyły się od przedsiębiorstw sektora prywatnego sztuki omijania podatków i uchylania się od podatków. Także tutaj jesteśmy gdzieś prawdopodobnie co najmniej w pół drogi, a sądzę, że może ta prawda jest bliżej fiskusa niż przedsiębiorstw. Ale co mi się bardzo jednak stronę telewidzów i chciałabym przypomnieć, jaki jest odbiór tego, o czym tutaj mówimy. Otóż wiele pytań jest tego typu i uwag, że mówimy cały czas o podatkach, ale te podatki jednocześnie dławią już te ledwo dyszące przedsiębiorstwa. To jest opinia naszych telewidzów, że tym samym, jeżeli wyższe będą jeszcze podatki, tym zwiększy to recesję i tym samym obniży znowu podatki. Czy tu nie ma takiej błędnej drogi? Prosimy o wyjaśnienie tego. Proszę państwa, wydaje mi się, że poziom podatków, ja to już powiedziałem, zależy naprawdę, jest określany przez poziom wydatków. Natomiast można próbować szukać takich rozwiązań, które pozwolą przedsiębiorcom inwestującym inwestować więcej, tak żeby wyjąć inwestycje spod opodatkowania. I tego typu ruchy są przewidziane w pakcie o przedsiębiorstwie państwowym. Na ten temat było wcześniej pytanie. Tutaj ktoś z panów, zdaje się, że pan redaktor Meller mówił, że to jest pakiet pana ministra Kuronia. Ja myślę, że to jest szerzej, że to jest jednak pakiet opracowany przez cały rząd. I to jest pakiet, który między innymi przewiduje odejście od dywidendy rozumianej jako podatek majątkowy. To w gruncie rzeczy nie była dywidenda, to był podatek o charakterze obłożony na wszystkie aktywa przedsiębiorstwa. To jest zmiana formuły na podatek, który będzie płatny od dochodu. Jednocześnie tutaj ta część płac, która będzie pochodziła z rozdzielonych zysków, nie będzie objęta żadnym ograniczeniem typu popiwkowego. Wobec tego mamy wielką nadzieję, że to będzie właśnie taka formuła, która zwiększy możliwość robienia zysków, a wobec tego także, ponieważ przewidujemy pewien wyraźny rozdział pomiędzy tą część zysków, która będzie dzielona
I tę część, która będzie akumulowana, inwestowana, mamy wielką nadzieję, że to nowe rozwiązanie naprawdę pobudzi dynamikę przedsiębiorstw. Sam pan powiedział, że boi się pan, jeżeli ten system zostanie wprowadzony, że boi się pan jednak znaczącego wzrostu inflacji. Ja powiedziałem, że się boję, ale jeszcze bardziej boję się tego, co się stanie, jeżeli tego nie zrobimy. A ponadto jednak trzeba pamiętać, że to jest, ja powiedziałem w tej chwili, tylko tej części płac, która pochodzi z rozdzielonych zysków. Natomiast tutaj jest ta część płac, która jest wliczana w koszty. I rzeczywiście jest potrzebny instrument kontroli tej części płac, dlatego że jeżeli jej nie będzie, to właśnie będziemy mieli taką sytuację, w której przedsiębiorstwa będą przejadały wszystkie swoje aktywa. One w tej chwili powszechnie przejadają amortyzację. Dlatego właśnie jest potrzebna ta zmiana. Panie ministrze, skuteczność instrumentów finansowych zależy od tego, jakie cele one mają wywrzeć w polityce gospodarczej, polityce społecznej, polityce przemysłowej. Ponieważ my nie mamy, pracujemy właśnie na prowizorium w polityce gospodarczej, w polityce rolnej, społecznej. Na jakie główne instrumenty finansowe zwróci pan uwagę przy budowaniu budżetu na rok przyszły, do końca tego roku i w przyszłości? Do końca tego roku ruch jest właściwie bardzo mały, dlatego że zostało 3 miesiące, także tutaj możliwości manewru są z natury rzeczy bardzo ograniczone. Natomiast w przyszłym roku zależałoby mi bardzo na tym, żeby być może nawet ryzykując głębsze cięcia po stronie konsumpcji, zwiększyć możliwości inwestowania, zwiększyć źródła akumulacji tak, żeby można było zapewnić większą dynamikę w latach przyszłych, tak, żeby nie przejadać jutrzejszego czy pojutrzejszego dnia. A czy w takim razie można się liczyć z utworzeniem jakichś instytucji finansowych z udziałem między innymi publicznym, które by wspomagały rozwój małych przedsiębiorstw? Przecież to bezrobocie musi być wchłonięte przez małe, prywatne przedsiębiorstwa. Coś takiego, co działa na Zachodzie, na zasadzie venture capital. Tak, ale to jest znowuż pytanie, które powinno być adresowane do ministra przemysłu. Niezależnie od tego, w rządzie pani premier Suchowskiej jest minister Eismont, który zajmuje się szczególnie wspieraniem sektora małej przedsiębiorczości, więc odpowiedź ogólna na pani pytanie jest tak. O tym, w jaki sposób ci ministrowie chcą to robić, to oni powinni sami mówić. Natomiast mnie będzie zależało na tym, żeby były wydzielone w budżecie środki, które pozwolą na gwarancje kredytowe i które pozwolą na zwiększenie kredytów dla tego sektora. Ja poproszę, żeby to była pani Wróblewska, prowadząca w tym studiu, musi dzielić i rządzić, i to jest w sprawie tak ciężkie jak pieniądze, tak, nieraz bardzo trudne. Z końca. Dotknął pan przedtem sprawy z szarej strefy, tak zwanej nielegalnej w gospodarce. Chciałam wobec tego zapytać, jak Ministerstwo Finansów ma zamiar sobie z tym poradzić, bardzo dużym problemem w Polsce, bo sytuacja jest w tej chwili taka, że ludzie uważają, że władza nie chce walczyć ze złodziejami, ponieważ sama ma jakieś udziały w tych fortunach, które rosną na oszukiwaniu Skarbu Państwa. No niestety taki pogląd w narodzie żyje. No, jeśli chodzi o to, to są dwa pytania, tą drugą część pani pytania, to właśnie trzeba powiedzieć tak, nazwiska, adresy, to jest sprawa do prokuratora, prawda, i sprawa do organów ścigania i to nie może być przedmiotem zainteresowań ministra finansów. W moim przekonaniu ten sąd jest mylny, ale wszystko jest możliwe, to wymaga po prostu normalnego dochodzenia. Natomiast oczywiście, że jest problem szarej, takiej nierejestrowanej działalności gospodarczej. Znowu trzeba powiedzieć, że ona była także i wcześniej, tylko ma inny charakter. Przecież państwo świetnie pamiętacie, że w warsztacie samochodowym, państwowym warsztacie samochodowym jakaś część usług była robiona w cudzysłowie prywatnie, prawda? To samo dotyczyło budownictwa, to samo dotyczyło wielu innych dziedzin, które dzisiaj zanikły, prawda? Więc dzisiaj jest inny rodzaj tej szarej
strefy, w której się obracamy i która nie jest objęta opodatkowaniem. Krzysztof... Rozwiązania są takie, że to musi być znacznie lepiej opodatkowane, że wprowadzenie podatku od towarów i usług, czyli tej polskiej wersji podatku od wartości dodanej, znacznie usprawni pobór podatku. Krzysztof tam trzyma w garści jakieś pytanie, może nie, zechce nie rozumiem. Przepraszam bardzo, nie ma takiej zwłoki. Nie ma takiej zwłoki, wtedy to się nie było. Przepraszam panią bardzo. 91. Styczeń 92 to są daty, których miał wchodzić VAT. Ze względu na to, że nie było, wprowadzenie VAT-u jest operacją bardzo dużą. To jest, przecież wszyscy muszą wiedzieć o tym, jak się wypełnia formularze. Przecież tutaj w Polsce będzie kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw, które będą musiały wypełniać formularze, którym należy zwracać zapłacone podatki. Tutaj trzeba mieć swoje własne numery podatkowe, więc to jest bardzo duża operacja. Także operacja, która wymaga wiele uczenia i propagandy. Także z państwa strony. Więc to jest proces powolny. On wymaga lepszego przygotowania i nie został wtedy wprowadzony właśnie dlatego, że to się skończyło tylko na ustawie i na niczym więcej. Mamy wielką nadzieję, że w tym terminie, który jest w tej chwili przewidywany, to jest kwiecień, maj, ten podatek zostanie wprowadzony. Pytanie od telewidzów, Krzysztof Tadej. Otrzymaliśmy mnóstwo pytań, ale jedno powtarza się najczęściej. Dlaczego będąc na liście agentów SB zgodził się pan być ministrem finansów? Czy nie powinna ta sprawa być wpierw wyjaśniona? Bardzo często powtarzające się pytanie. Więc ja właśnie nie bardzo wiem, to jest co, jak odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że miała to być lista agentów. Okazało się, że to była lista osób, które były rejestrowane. Czyli pan minister jest zastanawiany. Przepraszam bardzo. Tak jest. I jak się okazało, zresztą to było sprawdzane także przez adwokata w moim imieniu, który został w moim imieniu umocowany. Ja znalazłem się na tej liście z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że za mną po powrocie ze studiów w Anglii, o których państwo żeście tutaj byli informowani, przez kilka lat chodzono i sprawdzano mnie. I namawiano pana do zostania agentem. A potem, nie, to była pierwsza sprawa, która skończyła się po kilku latach, a potem po raz drugi namawiano mnie do tego, żebym został agentem i odmówiłem. I mam wielkie szczęście, że ci, którzy mnie namawiali, byli dostatecznie uczciwi, że napisali to w tej kartotece, że odmówił. Więc to jest czarno na białym. Ale już pan jest ten, który ukradł zegarek. Już nie ma rady. To jest niestety, ja mam to szczęście, że nie jestem wielbłądem i nie muszę udawać, że nie jestem wielbłądem. Chciałem zapytać, w jaki sposób pana ministerstwo będzie przeciwdziałać, czy może już przeciwdziała nielegalnemu wywozowi dewiz z zagranicy, dlatego że to jest w tej chwili nagminny proceder, szczególnie tak zwani turyści ze wschodu robią to. Mnóstwo pieniędzy ucieka nam. Więc to jest tak, że system bankowy z tego punktu widzenia jest dosyć szczelny. To są operacje kantorowe i oczywiście, bo kantory mają obowiązek nie sprzedawania środków dewizowych. I sądząc po tym, co pan mówi, i sądząc po tym, po sygnałach, które otrzymujemy skądinąd, sprzedają. I jest problem wzmożonej kontroli kantorów, tak żeby to zatrzymać. I w ostatnim roku, tutaj chodzi, bo to dotyka szerszego problemu także podniesionego wcześniej, mianowicie różnego rodzaju afer, prawda, i tych schorzeń, więc to dotyczy także służby celnej. Jest w tej chwili w służbie celnej wydzielony specjalny pion, tu jest 500 celników, którzy w gruncie rzeczy dokonują wewnętrzną kontrolę tego, jak funkcjonuje aparat celny. Nie celników, tylko kontrolują. Tak, no dobrze, przepraszam bardzo. Zawiodło mnie poczucie humoru, przepraszam panią bardzo. Tak jest. I to samo trzeba robić w stosunku do kantorów, to samo trzeba robić także w innych. Katarzyna Nazarewicz, wprost, chwileczkę. Konkretne pytanie. Zdaje się, że wszyscy mamy. A czy pan czerpał absolutnie limit, Mario, pytań. Co z FSM-em? Co z FSM-em? Czy pan już podjął decyzję, co się z tą fabryką stanie? Dzisiaj pan wystosował pan oświadczenie, że nie ma, że Ministerstwo Finansów nie da pieniędzy na płacenie postojowego. Z drugiej strony wiadomo, że bankructwo też się państwu nie opłaca. Jak pan jako minister finansów ma zamiar rozwiązać?
To jest znowu, ja nie wiem, od kiedy minister finansów rozwiązuje sprawy, które leżą w kompetencjach ministra przekształceń własnościowych, czy ministra, czy innych resortów. Ale chcę skorzystać z okazji, dlatego że tutaj nastąpiło pewne przekłamanie. Otóż pan minister Kuroń, nie wiem dlaczego, ale z jakich powodów otrzymał pismo, w którym zarząd FSM zwraca się z zapytaniem o możliwość dofinansowania FSM-u ze względu na to, że z powodu strajku są straty na kwotę blisko 1,5 biliona złotych. I ja dostaję kopię tego listu do odpowiedzi. Otóż w odpowiedzi, nie wiem skąd się wzięły informacje w dziennikach telewizyjnych, powtarzane podobno parokrotnie, że ja tam zastanawiam się, skąd oni będą mieli pieniądze. To jest nieprawda. Po otrzymaniu tego pisma ja poprosiłem współpracowników o rozpoznanie sprawy i po rozpoznaniu sprawy w piątek wieczorem panu ministrowi Kuroniowi wysłałem list, bo on jest adresatem i on wobec tego powinien był odpowiedzieć. Wysłałem pismo jednozdaniowe. W związku z zapytaniem, z listem z dnia tego i tego stwierdzam, że budżet nie ma możliwości pokrycia tych narosłych zobowiązań. A teraz sprawa ogólna FSM-u. To jest fabryka, która jest od kilkunastu, co najmniej od kilkunastu miesięcy na kroplówce. To jest fabryka, która dostaje miesięczną transfuzję w wysokości przeszło 100 miliardów złotych miesięcznie. Czyli z tego wynika, że ten strajk spadł panu z nieba, tak? Przepraszam, nie, bynajmniej. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. I ta fabryka stała się przedmiotem zainteresowania Fiata, który jest gotów zainwestować w tę fabrykę tak, żeby ta fabryka była ekonomicznie opłacalna. Żąda od nas oczywiście różnego rodzaju koncesji w podatkach, w dotacjach i tak dalej. I jak się okazuje, ten program załodze tej fabryki, czy też części załogi tej fabryki okazuje się nie odpowiada i oni uważają, że mają lepszą receptę i chcą zerwać tę kroplówkę i uważają, że sobie poradzą, widać, lepiej. No może rzeczywiście sobie poradzą lepiej. Co to lepiej. Oznacza konkretnie? Znaczy, czy ta fabryka zostanie zamknięta, tak jak to sugerowano? Przecież to jest 50 tysięcy miejsc pracy, tak jest, które to jest istotnie, to jest razem z zakładami kooperacyjnymi 50 tysięcy zatrudnionych i ja wyobrażam sobie, że ci, którzy proponują właśnie te rozwiązanie strajkowe, mają w zanadrzu pomysł, co z tym zrobić. Ale co pan proponuje? Pan jest ministrem, przedstawicielem rządu. Co ci ludzie, znaczy, co mogą ci ludzie usłyszeć od pana? Czy rząd podjął decyzję o tym, żeby tę fabrykę jako funkcjonującą fabrykę, jako przedsiębiorstwo, które produkuje sam, a nie które stoi, tak, sprzedać. I ta umowa została przez mojego poprzednika, pana ministra Olechowskiego, podpisana, więc to jest odpowiedź na pana pytanie. Ale nie, dzisiaj, chodzi mi o sytuację na dzisiaj, jest strajk, kilka tysięcy osób tam strajkuje. Czy posłać tam ZOMO, czy jak to się teraz nazywa, czy wynieść tych ludzi, przeczekać to a la Margaret Thatcher, no nie wiem, chodzi o konkretną odpowiedź, co się stanie z tą fabryką teraz, w czasie strajku? Nie umiem panu odpowiedzieć na to pytanie. Jako minister finansów mogę powiedzieć, że środków finansowych tutaj na zwiększenie tych ponad to, co zostało zaangażowane w te transakcje, nie ma. Ale po ludzku, pani znaczy, Krystyna Radzewicz siedzi cichutko jak ludzku. Myszka. Pani, tak cichutko, ale tak właśnie zastanawiam się, czy zadać panu pytania konkretne, bo boję się, że pan mi odpowie na dużym poziomie ogólności, czy też może osobisty. Po prostu zadać. Osobiste. Ja myślę, osobiste. Tak. Najkrótsze pana wystąpienie, pana ministrze, i dla mnie kompletnie zrozumiałe. To było wystąpienie na stadionie dziesięciolecia, kiedy powiedział pan w czasie koncertu dedykowanego dzieciom chorym na AIDS, powiedział pan dwa zdania. To wspaniale być z wami, nie damy się. Komu pan nie chciałby się dać, panie ministrze? Nie, ja nie pamiętam tej drugiej części, żebym powiedział, że nie damy się. Powiedział pan, panie ministrze. Ale ja mówiłem raczej o tolerancji, to jeśli pani pamięta. To jako pytanie abstrakcyjne. Komu pan nie chciałby się dać? Bo zdaje się, że jest tego trochę. Ja bym nie chciał ulec różnego rodzaju naciskom. Wydaje mi się, że jest sprawą niezwykle ważną, żeby było powszechne poczucie, że minister finansów nie ma żadnej swojej własnej kasy rządowej, że on zbiera państwa podatki i te pieniądze dzieli. I chodzi o to,
żeby było przekonanie, że jeżeli minister finansów wstrzymuje się od jakichkolwiek decyzji, to to nieraz może być z większą szkodą, niż jeżeli zrobiłby jakieś potknięcie, czy podjął decyzję nieszczęśliwą, bo od takich decyzji jest odwrót. Czy nie da się pan naciskom społecznym? Mam nadzieję, że nie ulegnę różnego rodzaju naciskom. One nie tylko są nie tylko naciskami społecznymi. Przepraszam, krótkie pytanie i bardzo krótka odpowiedź. Jakie są relacje pańskiego ministerstwa z finansowym sztabem doradców pana prezydenta Wałęsy? Myślę o panu Andrzeju Olechowskim w Belwederze, obecności jego w Belwederze. Dobre. To dobre. Ale panie ministrze, nie tylko społeczne. Jak to jest naciski? Panie ministrze, chciałbym jeszcze... To są także naciski grupowe. To są, proszę zwrócić uwagę, pan minister rolnictwa, pan minister Janowski jest także pod olbrzymimi naciskami, ale on także wie, że nie ma środków w budżecie. Tak? I tutaj musimy wspólnie znajdować jakieś rozwiązania, które często polega na tym, że minimalizujemy szkodę. To jest wszystko, co możemy zrobić. Panie ministrze, ogólne, ale zdaje się ważne pytanie na zakończenie. Nie tylko w Polsce są trudności, ale na Zachodzie jest recesja, coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza, deflacja nawet. Jeżeli to się pogłębia, jakie zostaną dla Polski, nie tylko dla Węgrów czy Słowacji, tak dalej, możliwości po prostu odbudowy gospodarki. Ale ja chcę powiedzieć, że to jest niewłaściwa ocena. Jeżeli państwo jeździcie w Polsce, widzicie olbrzymią liczbę nowych przedsiębiorstw. Zwiększa się liczba zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach. Ja mówię o sytuacji na Zachodzie, o tej kryzysie na Zachodzie, deflacja na Zachodzie. Wie pan, ja mam większe zmartwienia w Polsce niż te, które mają moi koledzy na Zachodzie. Naprawdę mamy w Polsce, daj nam Boże, takie zmartwienia. Takie. Proszę państwa, niestety pora jest taka, że ja już mogę tylko z głęboką przykrością, że to już pożegnać się z państwem, pożegnać się z panem, panie ministrze. Bardzo dziękuję za ten program. Jeszcze tylko chwila na biurokrację. Tutaj ma pan do wyboru flamaster. Ewa, jakbyśmy, który to Ewa Michalska otworzy. Chodzi jeszcze o nasz tradycyjny podpis. Dziękuję bardzo. Dajcie, że zielony jest kolorem nadziei. Nadziei, tak. To uprzejmie pana poprosimy tam na liście o podpis. Tak? O, jednym słowem państwo mogą już wierzyć, że to, co powiedział dzisiaj minister Osiatyński, to na pewno prawda. Podpisał się sam pod swoimi słowami. Bardzo państwu dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo.